Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Roka, to są marsjańskie dzienniki wojenne Mars, Warlocks. Nadszedł bunt. Czas buntu, to jest Bob. Bob jest z nami, chce stąd uciec. Chociaż jest strażnikiem, ale ma dosyć tego miejsca, chciałby zobaczyć żonę. Widzicie, dosyć można sprytnie używać broni i to wszystko kosztuje. Amo nie jest łatwe do zdobycia. I'm hurt. I can't go on. Go on without me. Chef. Where's the eye? Sorry, Bob. You won't be coming along. Kurde. Bez żadnych skrupułów żeśmy Boba zostawili. Nie, jeżeli nie kojarzycie historii, Bob był strażnikiem więziennym. To jest jedyny facet, który zachowywał się przyzwoicie. Znaczy, ci strażnicy nie byli źli tak w ogóle. Ale ten zachował się bardzo przyzwoicie i go więźniowie dosyć dobrze o nim mówili. Okazało się w trakcie rozmów, że on ma delikatną depresję, ma dosyć tego miejsca. Najpierw był na froncie, potem był tutaj, tęskni za żoną, chciałby stąd wyjść. Udało nam się namówić go do ucieczki, no bo tak normalnie to nie mógłby stąd odejść, to by zakrawało na dywersję. Znaczy nie na dywersję, tylko mój Boże, na jak się nazywa, jak ktoś ucieka z wojska. Może sobie przypomnę potem. Na pewno mi pan powiecie. To zawsze się zdarza. Sprawdźmy jeszcze, zanim użyję tego panelu. Siedzi mi w głowie ta dywersja i nie mogę sobie... Dezercja! O, dezercja jest! Się okaże, kto obejrzał film do tego momentu, a kto po prostu tylko skomentował. Skomentował pisząc, ej, Rok! Dezercja. No wiem. We have to deactivate the transformer before leaving the power plant. Okay. Czyli tam się nie da zejść, dobrze. Wiecie, ja się lubię rozejrzeć dokładnie, poszukać wszystkich rzeczy. Dzięki temu moje pancerze są takie fajne, jakie są. Sprawdźmy sobie, czy ja tu czasem nie mam żadnych skilli? Nie mam. Ale punkty doświadczenia już tuż następnego levelu. Spróbujemy, zobaczymy, jak wygląda kwestia... Nail Gunna, ile mamy ammo? 25 sztuk. Można by coś zrobić z tego. A można stworzyć granaty. Wow. Granat się przyda. Na pewno się przyda. Czasami jak są wielkie, większe grupki potworów, oj, miewałem ja problemy z nimi. Dobra, cofnijmy. I ammo. Spróbujmy sobie stworzyć jeszcze ammo. Zaraz, gdzie to było? Pocisków. Używanie... Któryś widziałem na dole? Jakiś? Nie. Używanie broni nie jest specjalnie proste. Gra jest raczej nastawiona na walkę wręcz. Udało się wyłączyć to dziadostwo. Czyli będziemy uciekali zaraz pociągiem. Wielka ucieczka. Fajny tytuł odcinka, żebym nie zapomniał. Patrzmy na mapę. A tutaj jest prosto przed nami. Ale wiecie, rozejrzymy się. W jakiejś części. Ja zaczynam powoli opanowywać użycie tego Nail Gunna. Fajna sprawa. Cały czas mógłbym pozyskiwać serum z tych ciał, ale po prostu to jest nie w moim stylu. Ja
ja takich rzeczy nie robię, koniec i kropka. I koniec kropka. To jakby do tej pory tych strażników nie zabiłem, ja ich tylko ogłuszyłem. Obierając serum z ich ciał, ich zabiję. Po prostu zamorduję. O, tutaj jeszcze coś. Swoją drogą, za mało się skradam. Już mogę nieźle, dosyć szybko chodzić, bo mam skillę. Ale zaraz będzie jeszcze lepiej. O, właśnie. Mogę ruszać, mogę biegać powoli. Tutaj zwiększmy jeszcze sobie możliwości Nailgana. Okej? 60% więcej obrażeń. Piękna rzecz. Piękna rzecz. Tutaj zdolności leczenia się też są fajne. Wow, a tu jest asasyn. Kurde, coś w moim stylu. Wcześniej inwestowałem w walkę i myślę, że mi się to przyda oczywiście. Bo to zwiększa moje obrażenia i tak dalej, zdolność do parowania. Super sprawa. Zdolność do kontry, ale chyba myślę, że w walkę już więcej nie będę inwestował. Troszkę poświęcę czasu na Renegade'a, czyli na takiego Łotra. Ale tu jest jeszcze Technomancy. Coś, co będzie pewnie dostępne dla mnie prędzej czy później. No dobra, Innocence. Jesteśmy gotowi na wielką ucieczkę? Mam nadzieję, że tak. Jay and the train can't be very far now. Uła, Technomancer. Czekuje nam się większa potyczka, co? Well, well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part company with us. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you forever. No, zobaczymy. Don't let any reinforcements through. If anybody shows up, stop them. O kurde. Gdy nie mam odpowiedniego pancerza. To może uda się zmienić. Ten mam tutaj, który chroni przed elektrycznością. Zmieniłem, dobrze. Pozbywać. Dobra, zostaliśmy tylko you and me. Oh, what the hell? Shit! Kurde, tak dobrze szło. A, spokojnie, spokojnie. Za późno zacząłem używać tych środków. Jay and the train can't be very far now. Środków leczących. Well, that would explain. Tutaj przyspieszymy już. Don't let any spokojnie, zapomniałem o tym. Jeszcze raz. Przy okazji zapomniałem zmienić też pancerz. Ale tak już chyba załatwiłem. Jak sobie poradzisz z tą bronią? Tak jest! Na wszystko jest sposób. We're gonna have all the camp guards on our ass after that. Jesus, killing one of those technomancers. I didn't think that was even possible.
Trzy granaty, come on. They're human beings, you know? Defensywa nie wchodziła w grę, tylko szybki, gwałtowny atak. What? What are you doing? We're going. I mean, should we get rid of this thing? What good will it be? Holy shit. It'll give us a better chance to escape. Yes. That's what they use for their magic? All these wires? You gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Uh-huh. Back on? Roy, what are you saying? You know how to use these things? Nasz bohater jest technomancerem. Niezła historia. A dam radę te ciała jeszcze badać? Jay, we're here. The train ready? Almost. A few more minutes, kid. We'll be breathing trail dust. Ha! Dużo ciekawych rozmów tam się wydarzyło. Jeżeli żeście nie mieli okazji zrozumieć, no to nasz bohater ubrał sobie sprzęt Technomancera i będzie tego używał. Co dla Innocence, naszego młodego towarzysza, jest sporą niespodzianką. Ej, strażnicy. Get up! Stay there. I'll find another way to get out. I'll see you in Shadow Lair. Now go! They're gonna kill him, aren't they? Yes. The only thing we can do for him is escape. Postanowił zatrzymać naszych oprawców. Oprawców może trochę nadużywam. Są strażnicy. Master! Mary. Dziewczyna, której trochę uratowałem tyłek w podziemie, ale chyba nie będzie szczęśliwa z tego powodu. Sean, it can't be, not you. How could that monster kill you? How dare he take your things? Coś czuję. You'll pay for this. I swear. I'll hunt him to hell if I have to. Nie chciałem, sam się na mnie rzucił. And got me involved in this incredible escape turned out to be far more complex than I had imagined. Opowieść się toczy dalej. But though friendly enough with me, he can be ruthless and show no remorse when slaying his enemies. I'm glad I'm one of his friends. I to historia pięknie opowiedziana. I began to understand his personality when I learned he was a technomancer. His knowledge of relics, his attitude, so different from the people I'd known until then. And his mastery of technomancy set him apart. And all became even clearer when I found out he was a fugitive, that he had fled the source for his life to regain his liberty, to escape the gilded cage of the technomancers. I understood why he couldn't bear being pent up in the camp and had to escape yet again. The journey is long. We have to avoid falling into the hands of abundance and manage to get back behind our own lines. Aurora has apparently won the war, and the troops are demobilizing. But still, travel is a perilous affair, and to travel as we do, from one shadow line to another, having abandoned the train, is even more so. I have had all the time I need to question him as to his past, and on the events at the camp. Why he thought of Sean and his apprentice, for example. He doesn't always answer, far from it. But I have begun to understand him better all the same, I think. And I am proud to be at his side. Perhaps one day, I may be a bit like him. Fantastyczna historia, ponieważ ona jest opowiedziana nie oczami głównego bohatera, ale jego towarzysza. Jak się okazało, nasz główny bohater jest znacznie bardziej skomplikowany, niż można było przypuszczać na początku. Najpierw uciekł od technomancerów, a teraz ucieka z więzienia i musi się posługiwać środkami, których używają technomancerzy. Przy okazji, wydaje się, że zakończyła się wojna. Wygrała Aurora, czyli ta strona, po której my byliśmy, albo nasz opowiadacz, narrator był. Ale nie wszystko jest takie proste, jakbyśmy chcieli, żeby było. Czy będzie ok z kimś takim jak mnie, coming around? Even if I am bringing the prodigal son back. There's no doubt about it. My parents are in the militia with the people. And wait till they know what you did for me.
Many things seem to have changed while we were away, and that includes the militia's popularity. We'll see. You were lucky enough to snag some clothes your size. That'll be more discreet than those prison uniforms. And I have the feeling this will prove useful around here. Okej. Okay. Musimy się gdzieś zatrzymać. Wygląda na to, że jakby dom rodzinny tego chłopaka będzie dobrym miejscem. Pytanie jednak, jak zareagują rodzice. 6000 punktów doświadczenia? Dobra. Możemy w technomancję trochę punktów wrzucić. I oto następne drzewko. Deep Impact. Dużo się dzieje. To jest 25 maximum health. To są skille, które lubię. Ale one nie zwiększają obrażeń tutaj. Tarcze, można uruchomić tarcze. Nieźle. Moi mili, to mamy sporo ciekawych rzeczy do wzięcia. Zwiększanie obrażeń. Jak na razie pozwolę sobie pojechać. A nie, nie mam punktów nawet. Chyba wezmę po jednym punkcie z każdego tego skilla, bo to wygląda ładnie. Skradanie się, no cóż, zainwestowałem w to, ale wygląda na to, że to nie będzie grało takiej roli. Zainwestowałem w broń, a tymczasem mam tutaj technomację. No dobra, shockwave. Weapon charge. Nieźle. Electric arc. Energy shield. Zainwestujmy w tą tarczę energetyczną. To zużywa fluidy. Ale to nie szkodzi, bo można je odzyskać. To będzie dobre przed każdą walką. Dobra, tarcza puściła. Hey you! Papers! Mówmy serio, mówmy prawdę. Uciekliśmy z obozu. I know this is gonna sound like science fiction to you, but I managed to escape from Abundance's prison camps. Those bastards, they make me sick. They sure gave us hell on the battlefield. But we still took Green Hope. Where were you? Which camp? Do you happen to know Prowess Martin? Those pigs got him too. He was captured during the fights on the 12th Highway. You know, there are several camps, Sergeant. And even if he happened to be in mine, it's a big one. I don't know every prisoner. Ciekawe. Wygląda na to, że sierżant Aurory tą prawdę dosyć dobrze przyjął. Nie mamy dokumentów. No skąd mamy mieć? Listen, Sarge. I know how stupid it may sound, but I forgot them at home. And you forgot your uniform too? What the fuck is that attire? I've just been released from Abundance's prison camps, and I just arrived in town, hence the clothes. But please be kind, Sergeant. All I want right now is to go back home. They always give the uniform back to the prisoners they release. Their uniform and their papers. What kind of stupid fuck do you think I am? Come on, we're taking you in. Za bardzo mam ochotę ich mordować. Dialog nie do końca potoczył się o mojej myśli. Dobra. Wydawało mi się, że facetowi jasno powiedziałem, do licha ciężkiego, że uciekłem z obozu, no ale dobra. Przyjmijmy, że tutaj był pewien błąd gdzieś tam. Tak czy inaczej, trzeba im było skopać tyłki. Powoli zaczynam odzyskiwać zdrowie. Pora się udać do domu. Do domu Innocence. Pytanie, lewo czy w prawo? Lewo czy w prawo? Ubierzmy się tędy, to chyba nie ma wielkiego znaczenia. Chłopaczek dużo opowiada o swoich rodzicach. Ja mam wrażenie, że się może przykro rozczarować, bo wiele się pewnie zmieniło od czasu wojny.
Chociaż cenna informacja jest taka, że żeśmy wygrali. Znaczy, że Aurora wygrała. Chociaż jakie to ma dla mnie znaczenie, co? W sensie dla więźnia. Tutaj jakieś są... fajne rzeczy. Tutaj jeszcze nie przejdę. Zawróćmy zatem. Teraz zerkając, czy tu z kimś można pogadać. Wygląda na to, że niespecjalnie. No. Wszystkie śmieci przeszukam, jak zwykle. Na sens, tu jest jakiś... A, tu są drzwi. No, Mars wygląda wszędzie tak samo, niezależnie od tego. O, się. Załatwiliśmy sprawę. I na sens tu się wybronił. Ja ciągle mam skrupuły z zabijaniem ich, wolę tego nie robić. Amo, trzeba uważać z tą amunicją. Zerknijmy sobie tutaj. Na 20 sztuk mi zostało. Może warto by zrobić. Sztuk zrobiłem, mam 25. Staram się w walce używać tego jak najrzadziej. Może zróbmy małe przetasowanie tych umiejętności. Jako, że mam już tą technomancję, to sobie przestawmy. Tutaj jest tak, Shockwave i Electric Arc. Przestawmy sobie to pod jedynkę. I zobaczymy, jak to zadziała. Czyli zamiast ammo będziemy wykorzystywali. Trochę punktów wydałem na walkę przy użyciu broni. Może to był błąd, ale trudno. W życiu popełnia się różne błędy, prawda? Nawet my, znaczy ludzie, jakkolwiek byśmy siebie nie stworzyli, czasami poświęcamy wiele lat na edukację, która nam się do niczego nie przydaje, prawda? I musimy jakoś z tym żyć. Dlaczego miałoby być inaczej zatem w przypadku postaci z gry? Wcale nie musi być inaczej. Można gdzieś przejść. Zerknę tam, bo tamtędy nie szedłem. Może coś ciekawego się tutaj trafi. O, proszę. Fragmenty metali. Tu raczej nigdzie nie przejdę. Dobra, tam już byłem. No to wracamy. Ciekawie wygląda marsjańskie miasto. Moją drogą jestem ciekaw, jak wyglądała cała kolonizacja. To jest historia, którą chciałbym kiedyś usłyszeć. Być może będzie to kiedyś możliwe. Może nie. Hey, that dive's still here. We're almost there anyway. The store is just a little farther on the left. Hej, już jesteśmy prawie na miejscu. Zerknę sobie tu w okolicy. Lokalni mieszkańcy sobie żyją, nie będę im przeszkadzał. Ktoś tu hoduje rośliny. Tam jakaś skrzynka ze skarbami, ale nieważne. What? O, shit. Chciał odnaleźć rodziców. I'm sorry. I don't know what happened, but we gotta go.
pretty obvious we're not safe here, especially if they're watching the house. Come on. Roy. My parents are dead, aren't they? They must have been arrested, and they're probably dead by now. Yeah. And if you don't want to join them, we gotta get going now. You're right. Let's go. Dobra. Ach, nie udało się uciec za bardzo. You there! You're under arrest! Stop right there! Oh, shit. Leciał ostra walka. Środki medyczne. Spokojnie. Powolny atak. Rozbicie bloku. Ale go. Strasznie twardy gość, ale utknął między beczkami. Ale wygląda na to, że policja Aurory, czyli tej frakcji naszej, jest dużo gorsza niż strażnicy więzienni w obozie 19. Może niewłaściwa strona wygrała w konflikcie, co? Dobra, no już wiemy, że specjalnie do walki nie będziemy używali tej mocy, wolę jednak pistolet. Zwłaszcza, że wydałem trochę punktów umiejętności. Natomiast podoba mi się wykorzystanie tarczy. I spróbuję też zainwestować trochę punktów w tą tarczę. To też jest ważne, żeby można było, żeby te czary były nieprzerywane, bo to... Gdzieś tam człowiek rzuca tarczę i nagle mu ktoś przerwie ten czar i... Kurwa, to wygląda. Dobra, mój młody przyjacielu. Musimy stąd spadać. Dobrze mówię? Dobrze. Nie będziemy mordować. Facet jakby się specjalnie nie przejął tą walką. Ale tak to bywa. Będę w całe miasto. Trzeba nam przejść. Będę teraz? A tu po prostu są drzwi. No dobra, ja będę na dzisiaj kończył. Wygląda interesująco, uciekliśmy z więzienia. Zapowiadają się dalsze przygody, chociaż teraz utknęliśmy trochę w martwym punkcie. Ale mam nadzieję, że to się zmieni już do przyszłego odcinka. Zatem pozdrawiam Was niezwykle serdecznie. Do rychłego zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.